Siema, tu Dawid, witam na kanale. Dzisiaj chciałem pokazać mój ostatni projekcik, czyli bieda Android Auto do samochodu, do Nissana Terrano dwójki. Mamy tutaj taki fabryczny pilocik, który już nie działał, bo radio zostało wymienione. On pewnie działał z fabrycznym radiem, więc kostka od tego pilocika sobie tam wisiała. Te sygnały, które wychodziły z tego pilota, sobie odczytuję za pomocą płytki na ESP32. Ta płytka później komunikuje się Bluetoothem z telefonem, tak więc mamy sterowanie dźwiękiem za pomocą pilocika. Ale teraz druga opcja, żeby nie trzeba było podpinać kabelka z jackiem do radia, to wsadziłem sobie tam jeszcze taką przejściówkę DAC, czyli ona udaje jakby taką kartę dźwiękową po Bluetoothu, więc mamy radio już zawsze wpięte. No i teraz może taka prezentacja. Przekręcamy stacyjkę. Napięcie się włącza, radio się włącza. Teraz po chwilce powinno nam połączyć. Tak, mamy już dwa urządzenia wpięte. Pierwsze to jest właśnie ta karta dźwiękowa. Drugie to jest ta moja płytka do obsługi pilocika. No i teraz prezentacja, jak to działa. Z takich podstawowych przycisków tutaj mamy pogłaśnianie, ściszanie. Mam nadzieję, że widać na telefonie, że słupek się zwiększa, słupek się zmniejsza. Możemy to albo naciskać, albo przytrzymać, to wtedy działa ciągle. Z kolejnych funkcjonalności to jest poprzednia piosenka i następna, więc i poprzednia. Tutaj mamy start, stop. No i tu mamy jeszcze wyciszenie telefonu. Czyli jak gra, to wyciszamy, a piosenka jako tako trwa dalej. Tak więc jak widać, taki projekcik udał się całkiem spoko. Zasilanie sobie podciągłem tutaj ze stacyjki, więc nie było takiej sporej rzeźby. To jeszcze wrzucę kilka zdjęć, jak to wyglądało w fazie produkcji. No i to by było na tyle. Tak więc dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.